Siemano widzowie, tak jak widzieliście w tytule, dzisiaj będziemy zajmować się naprawianiem tego lakieru na masce. Dlaczego? Dlatego, że mocno odstaje od innych elementów i wiąże się to z ciekawą historią, dlatego że samochód nabył mój kolega. Pan sprzedawca zapewniał go, że ten element był malowany w ASO i w ogóle super jakość, no i okej. Bardzo możliwe, że był lakierowany w ASO, aczkolwiek to niczego nie gwarantuje, dlatego że jeżeli był lakierowany w ASO za kwotę taką, jaką lakierują ludzie w garażach, to nie dziwmy się, że później po roku mamy taką jakość lakieru. Dlatego w dzisiejszym odcinku postaram się to naprawić, pokażę Wam, co można zrobić, jak to można zrobić, żeby ten lakier odzyskał swoją jakość, żeby odzyskał połysk, którego nie ma. Popatrzcie sobie. Widzicie? To jest właśnie lakierowane w ASO. Oczywiście nie mam nic do ASO, tylko chodzi o to, że posługiwanie się takim terminem jak lakierowane w ASO niczego nie gwarantuje, bo można polakierować w ASO i w garażu tym samym lakierem i będzie efekt bardzo podobny. Dlatego sami widzicie, jak to wygląda. Dzisiaj po prostu postaram się usunąć tą strukturę i delikatnie wypolerować rysy, które powstały w wyniku słabej jakości lakieru bezbarwnego. Przejdźmy zatem do materiału. Dla porównania popatrzcie sobie, jak wygląda błotnik, który tak naprawdę wygląda bajecznie w porównaniu do maski. Błotnik obstałem jest oryginalny. Zobaczcie, jak to się świeci. Zobaczcie, jaka jest struktura. Widać mnie doskonale. A w odbiciu tej maski to jest dramat. Jakby to porównać do błotnika, to wygląda to po prostu bardzo źle. A błotnik natomiast wygląda fajnie. Dlatego postaramy się, żeby ta maska pasowała do błotnika, jak i do reszty samochodu. Zaczynamy. Oczywiście dobrze by było zabezpieczyć sąsiednie elementy wraz z lampami, te wszystkie krawędzie, żeby po prostu nie poprzecierać papierem ich, żeby później sobie też nie robić pracy dodatkowej, dlatego najpierw to zakleję, a później przejdziemy do szlifowania. Gdyby ktoś nie wiedział, co to znaczy przetrzeć się, to tutaj prawdopodobnie ktoś się właśnie przetarł. Podejrzewam, że w momencie, gdy tą maskę polerował na samochodzie już po lakierowaniu w ASO. Jak widzicie, wszystko dookoła mamy zabezpieczone. Teraz przechodzimy do przygotowań związanych ze szlifowaniem. Dobrze by było też tą maskę odtłuścić. Jeżeli macie jakiś izopropylowy alkohol albo na przykład odtłuszacz, to fajnie by było to zrobić, dlatego że papier ścierny może się szybko zapchać i już nie mieć tych właściwości ściernych. Dlatego fajnie by było, żeby ta powierzchnia była sucha i czysta. Jeżeli już to macie, no to przechodzimy do szlifowania. Tak jak widzicie, efekt po matowieniu mamy taki. Niestety musiałem użyć papierów wodnych, dlatego że wszystkie moje trajzaki o gradacji 2000 okazały się totalnym już shitem i tak naprawdę nie nadawały się do tego, żeby usunąć strukturę tego lakieru, więc sięgnąłem po papier wodny, który zawsze jest skuteczny. Natomiast zajęło mi to trochę więcej czasu. Oczywiście znalazłem jeden krążek o gradacji 3000 i finalnie wykończyłem po matowieniu ręcznie na wodę właśnie tą maskę. Efekt mamy taki. Zaczynamy polerowanie.
Tak więc, moi drodzy, finał maski dobiegł końca. Maska jest już wypolerowana, wyczyszczona i tak naprawdę sami zobaczcie, nie ma śladu po tej obskurnej strukturze lakieru. Wszystko ładnie się odbija i tyle. Tak więc, widzowie, film dobiegł końca. Maska została spolerowana, efekt jest zadowalający. Zawsze można zrobić coś lepiej. W tym przypadku nie potrzeba robić lepiej. Chodziło tylko o to, żeby usunąć tą paskudną strukturę lakieru. Struktura została, całe szczęście, że została. Nie zależało mi na tym, żeby robić to na lustro, ponieważ wszystkie inne elementy wtedy by nie pasowały do tego elementu, jakim jest maska. Strukturka jest, moim zdaniem fajna jest ta struktura. Zobaczycie to. O. Strukturka jest, wszystko fajnie. I co najważniejsze, maska się błyszczy i pasuje do reszty elementów. Także jeżeli podobał Ci się ten film, koniecznie zostaw subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro!